Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Właśnie jestem już w Niemczech, ale jeszcze nie jestem w pracy. I tutaj się chciałam z Wami przywitać i zaprosić Was do mojej, naszej ulubionej restauracyjki nad Renem, gdzie często spędzamy czas, a zwłaszcza w takie cieplutkie, upalne dni, siedzieć sobie nad samym Renem. To naprawdę jest sama przyjemność. Także ostatnie dni, wolne dni przed pracą próbuję jakoś wykorzystać na przyjemności. I dzisiaj znowu witam Was już z Niemiec, z restauracyjki nad Renem, tej naszej ulubionej restauracyjki. Piękna pogoda, cieplutko. I barki na Renie sobie pływają. Restauracyjka nazywa się Good Ble. Znacie ją już bardzo dobrze, bo byłam w niej kilka razy. Jest przepięknie położona nad samym Renem, więc w taką piękną pogodę jak dzisiaj to jest bardzo przyjemnie tutaj sobie posiedzieć, odpocząć, coś tam sobie zjeść, coś wypić. Bardzo dużo ludzi przyjeżdża tutaj samochodzikami. Jest tu stajnia też uczą się dzieci jeździć na koniach. Ale zobaczcie, ile rowerami. Same rowerki stoją. Bardzo dużo ludzi przyjechało na rowerach tutaj. I tutaj ci ludzie sobie siedzą. Jest bardzo, bardzo przyjemnie. Piękna pogoda. I wszędzie motyw konia. I z tej strony też koniki, palmy. I już przywędrowało pyszne, chłodne piwko. Piękny widok na barkę płynącą, taką wycieczkową. I tutaj chciałam Wam pokazać te moje buciki, które mam, paseczki. Bardzo wygodne, na takim dziwnym obcasiku. Ale w nich chodzę bardzo, bardzo rzadko. Ale są prześliczne i bardzo eleganckie. A teraz pokażę Wam ceny, jakie tutaj są w tej restauracyjce. Więc jak widać, nazywa się Restaurant Rhein Terrasse. Getränkekarte. I co tutaj jest? Ile kosztuje kawa? Więc taka normalna kawa 2,40, cappuccino, które ja lubię, 2,80, latte macchiato 3,40. I takie są ceny. Tutaj zimne napoje z kawą kosztują 3,10, 3,40, 3,30. Ice Cafe, czyli taka kawa z lodem. I tutaj też są takie zimne napoje, czyli kalte Tea Getränke, czyli z herbatką zrobione. Kosztują 3,60. Wszystko z herbatką, z syropem, z mlekiem, ale zrobione na zimno. Przepiękne są te zdjęcia. Na przykład soft drinks, czyli soki, jak widać, nie wiem, czy soki i Coca-Cola. Cola kosztuje 2,90 malutka, Cola Light też 2,90 i tak mniej więcej po 2,90 są te 0,3 litra napoje. Także coś takiego jest.
Orangensaft 2,90, Apfelsaft 2,90, Bananensaft 2,90. Lemoniady kosztują tutaj po 3,40, 0,4 litra. I to są Hausgemachte mit Zitrone Lemoniade, czyli taka domowa lemoniada cytrynowa, truskawkowa, Erdbeery, mango, yuzu, nie wiem co to jest, mandarynkowa. Wszystko kosztuje 3,40. Wszystko jest Hausgemacht. Kiste. I teraz 0,4 litra. Te herbatki na zimno, ile kosztują? Wszystko po 3,40. Przepiękne zdjęcia. Pięknie zrobiona karta. Co mamy dalej? Smoothie, shakers, szoko, Erdbeere, mango, banany, Heidelberry, kirsch. Kosztują po 4,90, czyli prawie 5 euro. No, dosyć drogo. I teraz mamy wino i prosecco. Weißwein, czyli białe wino, trocken, 4,20. Ile jest? 0,2 litra. Rotwein też 4,20. Także prosecco 4,60. Tak mniej więcej to kosztuje. Tutaj mamy dalej drinki alkoholowe, bezalkoholowe i na przykład Aperol Spritz kosztuje 6,90. I tutaj inne te szprice, czyli takie drinki też po 6,90 z alkoholem, a bezalkoholowy tonik pomarańczowy kosztuje 3,90. I tutaj takie drinki na przykład Campari z sokiem pomarańczowym kosztuje 5,90, 4 cl i wódka z sokiem chyba cytrynowym 6,90, Jack Daniels z kolą 6,90 i tak mniej więcej. Bezalkoholowe 3,90, 5,90, 5,90. I tutaj mamy gin tonic 6,90, gin tonic mit z gurkem, ok, 7,90, gin tonic z erdbeerem, czyli z truskawkami 7,90, gin tonic z bazylią i cytrynką 7,90 i fioletowy gin tonic kosztuje też 7,90. I tu jest objętość. I teraz lemoniady, czyli różne lemoniady, ale z alkoholem, z ginem, tequilą, wódką, kosztują 7,90. I przepiękne zdjęcia, przepiękne zdjęcia. Pięknie zrobiona karta. A teraz ile kosztuje piwo, czyli piwo 0,3, kosztuje pils 2,80, Mid Cola 2,80, czy mniej więcej małe piwo kosztuje 2,80, czy z alkoholem, czy bez, to jest taka cena. Duże, pół litra, 4,50. I te piwka, jakie tutaj mamy różne. Bardzo popularny tutaj jest Kölsch 2,80, pilc i ten pilc też 2,80, 0,3 litra. I tutaj cena takiego alkoholu czystego, czyli na przykład Averna 2, objętość 2, kosztuje ile? Nie wiem, jest tylko objętość 4, 3,50. Ale na przykład koniak Hennessy kosztuje 3,30. Gin 2,80, Jack Daniels 4,30, ta większa objętość, 40 ml chyba to jest. I tak wygląda gin, 4,30 ta większa objętość, Korn, Uzo 2,60, Ramazzotte 3,30, ta większa objętość, 40 ml.
tequila 3,20. I tak jak widać tutaj, takie są ceny alkoholu. Następna karta. Spice kartę, czyli menu. Jak wygląda? Też jest pięknie zrobiona, przepięknie. Tu mamy zupy, typowy gulasz i to ma ten zup po 4,90. I to, co ja bardzo lubię, bruschetta 6,50. To, co ja bardzo lubię, to jest hęsien sztukę. Czyli jest to hęsien brustfilet sztuczkę z kokosową panierką i jest pieczona w kokosowej panierce i jest przepyszne barbecue z miodem, czyli barbecue miodowy sos. Jest to naprawdę pycha. To bardzo lubię. I tutaj na przykład porcja frytek z majonezem i keczupem kosztuje 3,50. Kartofle 3,90. Tutaj sałatki. Mamy różne sałatki. One mniej więcej kosztują 4 euro. 10 euro. 10,90. 12. Na przykład hawajska. Także takie są ceny sałatek, jak widać. Można porównać do cen polskich. I znowu piękne, apetyczne zdjęcia. I wtedy nie można się oprzeć temu jedzonku. Następna strona. Pfannkuchen jest tutaj. Süße Pfannkuchen. I teraz burgery kosztują mniej więcej 8,50, tak jak widać, burger 8,50, 8,90, cheeseburger, bacon burger, tutaj są te ceny. Następna strona, to co my zamówiliśmy, ulubione danie, Flammkuchen. Tak wygląda na zdjęciu. Tak wygląda, który przywędrował w tej chwili cieplutki. Także smacznego. I kosztuje z tuńczykiem na przykład 9,20. A taki szpek z Fibel, to jest taki jest klasik, kosztuje 8,70. Tak wyglądają ceny Flammkuchen. Pasta. Tak wygląda, czyli wszystko związane z lasagną, nudel, makarony. Cena 9,30, 10,50, 9,70. I piękne zdjęcie. Są też oczywiście dania dla dzieci. Für Kinder. Chicken nuggets, Kinder burger, Kinder schnitzel, Kinder lasagne. I tak mniej więcej cena 6,50 i to jest dla dzieci. Ciasteczka jakie są, kosztują tyle. Apfelkuchen, Käsekuchen, Flammkuchen 2,90 czy 40. I typowe wafle, bardzo taki lubiany tutaj przez Niemców. Takie gofry. To kosztują w zależności od dodatku 3,80, 4,90, 6,50. Także tak się kształtuje menu i oczywiście lody 4,50 do z Baileysem 7,90. I już kończę, bo czeka na mnie pyszne jedzonko. Smacznego. I teraz jedzonko, tak wygląda to Flammkuchen. Nóż. Jest naprawdę przepyszny. I zamówiłam affogato. Wygląda tak. Jest to kawa espresso z lodami waniliowymi z Baileysem.
No zobaczymy. Na zdjęciu wygląda tak. Zobaczymy, co przyjdzie. A to jest ice cafe, czyli kawa mrożona. Przywędrowało jedno zamówienie, czyli ice cafe, czyli mrożona kawa. Tak wygląda. Zobaczymy, czy będzie smaczne. Także przywędrowało też moje zamówienie, czyli affogato, espresso z waniliowymi lodami i z bejlejsem. Tak wygląda. Tutaj? Tak wygląda na zdjęciu. Także smacznego spróbuję i powiem Wam, czy było warte tej ceny. 3,10 euro. Proszę bardzo, typowe niemieckie kobiety. Blondynki. Nie wiem, czy blondynki, czy nie. I tutaj siedzą trzy panie, przyjechały rowerem. Transportowo ubrane. A teraz płynie barka i ma węgiel, czyli czarne złoto. Mam nadzieję, że dopłynie do granicy polskiej i będzie to dla nas. Ten węgiel płynie do nas. I następne dwie barki. I następna barka. Fortina. I krówki przy wodopoju. Piękny widok. I ptactwo. Także żegluga śródlądowa jest tutaj pięknie rozwinięta. I ren jest wykorzystany. Oczywiście nagrywając ten filmik troszeczkę zrobiłam błędów, ponieważ chciałam Wam pokazać to menu. Ile kosztuje w tej restauracyjce, jakie są ceny, żeby je porównać do restauracji jak w Polsce. I teraz tak, na przykład ten kelner chodził, patrzył się, co ja robię, że nagrywam to menu. Także tak starałam się tak szybciutko to nagrać, szybciutko wszystko przekazać. I na przykład tam nie powiedziałam, ile kosztuje woda. Normalna woda, chcemy sobie zamówić wodę gazowaną lub niegazowaną, czyli soft drink, gdzie mówiłam o Coca-Coli, gdzie mówiłam o Fancie, Sprite. To wszystko należy właśnie do tych soft drink. I woda na przykład kosztuje tam 0,3 litra, czyli taka mała buteleczka, kosztowała chyba 2,80 albo 2,60, a 0,5-litrowa chyba, półlitrowa 4,40 euro, czyli woda bardzo droga, jak na przykład mniej więcej tyle samo co Coca-Cola i inne takie napoje. Także to i jeszcze tak zwróciłam uwagę, że mówię, tam pisał kalt kafe, getränke kafe, jakieś kaltes kafe. To chodziło, że sprzedają tutaj kawę mrożoną. Miałam powiedzieć kawa mrożona. Kawa mrożona, która kosztuje zwykła z lodem 3,10 euro, a z dodatkami na przykład z lodami,
czy jakimiś jeszcze innymi syropami lub Baileysem lub innymi słodkimi takimi dodatkami alkoholowymi, jest najdroższa, bo kosztuje około 4,70. Także od 3,10 do 4,70. Potem było coś takiego soft drinks, kalte drinks, nie, kalte getränke, aber te, czyli mrożone herbaty. To też mrożone herbatki, tam kosztowały wszystkie prawie 3,60 i one były o różnym smaku. Także to chciałam, na to chciałam zwrócić uwagę. Także tylko powiem, że w restauracji było bardzo przyjemnie, mile tam spędziliśmy czas, obserwując barki, obserwując ptaki, niemieckie kobiety. Ja obserwowałam oczywiście z ciekawością, jak są ubrane. Dużo ich przyjechało na rowerach, więc były ubrane w krótkie spodenki, przeważnie takie spodenki do kolan, jakiś trykocik, jakaś bluzeczka, bardzo na luzie. Prawie wszystkie miały, no 90% kobiet to były kobiety krótkowłose, króciutko ostrzyżone, jak to Niemki. Widziałam jeszcze dwie blondynki z takimi dłuższymi włosami. Potem, kiedy one już odjechały, pozostałam tylko ja i na całą tą kawiarenkę, jak tam siedzieliśmy może 2-3 godzinki, to ja miałam tylko sukienkę, a reszta kobiet, obojętnie czy przyjechały samochodem czy nie, wszystkie miały spodnie, krótkie spodnie i trykotowe bluzeczki. Po prostu Niemki kompletnie nie przejmują się, a co ktoś powie, jak mnie zobaczy, a czy ja muszę być elegancka. One muszą być na luzie, czuć się dobrze, one się czują dobrze, są dowartościowane. No nie wiem, co powiedzieć. I nie, no nie dbają tak o siebie jak my Polki. Są bardzo, bardzo naturalne i w tej naturalności bardzo dobrze się czują. Także to na tyle i do następnego spotkania, bo będę robiła sałatkę z arbuzem, odpatrzyłam w internecie, w te upalne dni, które teraz jeszcze parę takich upalnych dni będzie w Niemczech. To może też Wam pokażę tą sałatkę, a na razie żegnam się z Wami, zapraszam i powiedzcie mi, jak tam jest z cenami w Polsce, czy te ceny się pokrywają, czy są troszeczkę inne. No i czekam na jakieś komentarze do następnego filmiku. Pa!